Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na test i recenzję nowej myszki od firmy Zowi. Mowa tutaj o modelu ZA12. Od razu mogę Wam już powiedzieć, że w testach ta myszka wypadła świetnie i zdecydowanie jest to jeden z najlepszych modeli, jakie testowałem w ostatnim czasie. I przy okazji myszka warta polecenia. Ale dlaczego? Dowiecie się z tej recenzji. Ceny myszki sprawdzicie w opisie filmu. Natomiast o co chodzi z tym numerem ZA12? Będzie też o tym troszeczkę w filmie. Natomiast Zowi wypuściła nowe, poprawione myszki, które mają być następczyniami słynnej serii FK. Myszki zostały nieco zmienione pod względem konstrukcji obudowy. Są troszeczkę inaczej ukształtowane. Przede wszystkim mamy trzy rozmiary. ZA11 największą, ZA12 pośrednią, którą właśnie dzisiaj tu widzicie, oraz ZA13 najmniejszą myszkę, oczywiście polecaną dla osób o mniejszych dłoniach lub po prostu lubiących claw grip. Tak więc to tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, przed nami myszka Zowi ZA12. Moja pierwsza myszka od tej firmy, natomiast już myszka, która zdążyła mnie zachwycić, z którą po prostu bym się nie rozstawał. Dlaczego? Zobaczycie wszystko dzisiaj w tym teście. Przede wszystkim testy syntetyczne, testy w grach przemawiają na korzyść tej myszki. Na pierwszy rzut oka myszka bardzo prosta, nie wyróżniająca się niczym szczególnym, nie posiadająca nawet oplotu na przewodzie. Gadżeciarze by powiedzieli, jak to myszka gamingowa bez oplotu. Izolacja jest gumowa, co prawda, ale jest całkiem ok. Fakt, że ten oplot mógłby być jakimś tam jeszcze dodatkowym plusem. Natomiast mamy oczywiście podłatany wtyk USB i mamy taki filtr. Przewód ma 1,5 metra, więc ok. Natomiast co do samej myszki, musicie wiedzieć, że drzemie w niej bardzo precyzyjny, potężny sensor optyczny, czyli Avago 3030. Dokładnie tak samo jak w myszkach Zowi z serii FK, bardzo znanych, bardzo popularnych, jest to ten sam, praktycznie perfekcyjny sensor, który sprawdza się w każdej sytuacji. Szczególnie myszka polecana oczywiście do Counter-Strike'a, seria FK, jak i seria ZA. O co chodzi z tym ZA12? Jest to seria trzech myszek. ZA11, czyli największa, 12 pośrednia oraz ZA13, najmniejsza myszka. Po prostu różniące się nieco wymiarami, tak aby idealnie dopasować się do dłoni. Czyli jak na przykład ktoś ma naprawdę dużą dłoń, wtedy polecam 11, bo jest po prostu większa, troszkę wyższa, szersza, dłuższa, więc to wtedy wychodzi lepiej. 12 jak do mojej dłoni jest minimalnie za mała, natomiast mimo wszystko używa mi się jej bardzo dobrze. Do pełnego palm gripa jest jak najbardziej ok, też możemy sobie na niej claw grip zastosować, fingertip, myślę, że w moim przypadku też nie ma problemu, chociaż tego chwytu nie korzystam praktycznie wcale. No i teraz co do samej myszki, ona nie ma oprogramowania jako takiego, natomiast ma kilka programowalnych cech. Przede wszystkim ten sensor pozwala nam na ustawienie 4 dpi. Ja tylko ją podłączę, żebyście coś zobaczyli, bo zobaczycie podświetlenie, ale nie szukajcie go na myszce, tutaj nie ma nic świecącego. Myszka jest bardzo prosta, natomiast podświetlenie jest od spodu. Podświetla nam się dioda i równocześnie daje też tutaj światło od strony sensora. Jest to po prostu przełącznik DPI, jednocześnie wskaźnik DPI. Jeśli chwycimy instrukcję, zobaczymy sobie, że mam tutaj 4 DPI, 400, 800, 1600 i 3200. Wszystkie w testach wypadają perfekcyjnie po prostu, ale zobaczycie to za kilka minut. Natomiast jak chcemy zmienić, po prostu przełączamy sobie, zmieniam się kolor. Chcemy 400, mamy 400, więc to jest bardzo proste. Podczas gier myślę, że nikt nie zmienia jak szaleniec DPI co chwilę, więc jak sobie raz ustawimy, to nie ma z tym problemu. Dlatego po co tutaj jakieś zbędne przyciski do przełączania DPI, skoro można to bezpiecznie tutaj ukryć, nikomu to nie przeszkadza. Przy okazji, jak jesteśmy już na spodzie myszki, widzicie naprawdę duże i świetnej jakości ślizgacze od Zowi, które sprawdzają się świetnie, ale uwaga, w komplecie, w zestawie mamy jeszcze jeden komplet ślizgaczy na wymianę, więc fajnie. Teraz moi drodzy, jeśli weźmiemy sobie podkładkę, zauważymy, że ślizgacze nie stawiają praktycznie żadnego oporu. Myszka przemieszcza się po prostu świetnie.
bez najmniejszego oporu, a przy okazji jest dość lekka, za chwilkę ją zważymy, zobaczycie. Natomiast pozostałe cechy, co do częstotliwości próbkowania, oczywiście myszka przekazuje dane przy 1000 Hz, także mamy 500 oraz 125 Hz. Natomiast wspomniałem Wam, że ona nie ma oprogramowania, więc jak to robimy? Jest to też w instrukcji, wystarczy zastosować kombinację, na przykład przyciskamy przycisk 5, czyli ten, i wyjmujemy wtyk USB, wkładamy ponownie, trzymając ten przycisk, wtedy nam się przestawia na 500. Tak samo robimy z pozostałymi i tak samo, moi drodzy, uwaga, możemy odwrócić funkcję dla gracza leworęcznego. Ponieważ jak spojrzycie, ta myszka ma po bokach przyciski dodatkowe i jest uniwersalna, bez profilowań, dlatego jeśli ktoś gra typowo lewą ręką, też będzie miał te przyciski tutaj pod kciukiem i wtedy wystarczy sobie przełączyć tą kombinacją na to, żeby te przyciski były aktywne, a te nie w czasie gry. Jeśli chodzi o inne parametry sensora, mamy tutaj tak zwany parametr LOD, czyli Lift Off Distance. Jest to moment uniesienia myszki nad podkładkę. I do czego to jest? Po prostu niektórzy gracze mają w zwyczaju, przemieszczając myszkę po podkładce, odrywać ją nieco od właśnie tej podkładki. Jeśli myszka nie ma tego parametru LOD, oderwanie myszki powoduje zerwanie kontaktu sensora z powierzchnią, czyli po prostu nasz kursor w grze albo nie reaguje, zamraża się, albo zaczyna wariować. Natomiast w przypadku tej myszki ten lift of distance wynosi od 1,5 do 1,8 mm. Według producentów idealny taki moment oderwania, gdzie możemy sobie tą myszkę nie prześlizgnąć, tylko delikatnie unieść, ona cały czas zachowuje nam kontakt z naszą podkładką. Więc to jest też ważne, szczególnie dla graczy CS-a, którzy takie ruchy szybkie, dynamiczne często wykonują, natomiast robią to przy niskich DPI. Patrzymy dalej już teraz tak typowo pod względem budowy materiałów. Jeśli chodzi o sam przewód, zakotwiczony jest dobrze, mamy element zapobiegający wyrwaniu tego przewodu. Cała obudowa wykonana jest z takiego samego tworzywa, jest to takie lekko chropowate tworzywo, po prostu plastik. Nie mamy żadnych elementów gumowanych, natomiast kształt myszki sprawia, że leży w dłoni naprawdę fajnie, nawet w tak dość dużej dłoni jak moja i możemy pewnie ją trzymać. Mamy lekko wyprofilowane, jak widzicie tutaj, wnętrza na kciuk. Mamy też myszkę dość wysoką, unosi się ten grzbiet dość mocno. Od przodu wygląda tak. No i jest dość dużych rozmiarów. Przyciski boczne według mnie reagują świetnie. Ten z przodu troszeczkę mocniej należy nacisnąć, ten z tyłu reaguje lżej. Też mają troszeczkę inny kształt, więc łatwo się połapać i są dobrze umieszczone. Popatrzcie, nie muszę kciuka za bardzo gimnastykować. O, wszystko fajnie działa. Tak samo z drugiej strony, jeśli ktoś by grał typowo lewą ręką, ma to dobrze umieszczone. Uczucie przy naciskaniu jest bardzo dobre, ponieważ jest to takie pewne wciśnięcie i działa to naprawdę fajnie. Pod przyciskami głównymi mamy wytrzymałe przełączniki. Reagują aż dotąd. O, zobaczcie. Więc bardzo dobrze to wszystko w praktyce wypada. Są przy okazji dość ciche. I dzięki tym przełącznikom przynajmniej kilka milionów kliknięć gwarantowane. Następnie rolka. Rolka, moi drodzy, taka zwykła, gumowa, biała. Jak dla mnie pracuje ona troszeczkę zbyt lekko. Lubię rolkę, która po jednym przekręceniu stawia taki dość duży opór. Natomiast tutaj, jak widzicie, możemy nią kręcić dość swobodnie. Jak dla mnie troszeczkę za luźna. Gusta są różne. To jest po prostu moje prywatne zdanie. Oczywiście działa też jako przycisk. Jest to rolka 2D, nie działa już na boki. Jeszcze, moi drodzy, ostatnia rzecz, o której Wam wspomniałem, mianowicie waga tej myszki. Zobaczcie sami, jest to jedna z najlżejszych myszek, jakie miałem, a przy okazji dość duża, 87 gramów tylko. Tak więc myszka dzięki tak niewielkiej wadze, plus temu, że nie jest profilowana i że ten środek ciężkości jest dobrze osadzony, porusza się bardzo swobodnie. No i oczywiście dzięki tym świetnym ślizgaczom. Więc mamy tutaj typowo świetnego kandydata do Counter-Strike'a, ale nie tylko, po prostu do każdej wymagającej gry. Pod względem opisu myszki to by było na tyle. Teraz przechodzimy już do testów w grach i testów programowych, a następnie podsumowanie. Oglądajcie dalej.
Shield enhancement applied. Dobrze, moi drodzy, myszka Zowi ZA12 w grach poradziła sobie świetnie. Teraz pora sprawdzić ją pod kątem programowym. Na początek pomiar częstotliwości próbkowania. Zobaczcie, równiutkie 1000 Hz, to się rzadko zdarza w myszkach. Na ogół jest to troszkę poniżej, więc tutaj mamy to bez problemu osiągnięte. Teraz, żeby było 500, musimy wyłączyć myszkę, odpiąć i trzymać piąty przycisk, czyli to będzie ten górny. Dobrze, trzymam piąty, ponieważ nie ma software'u, oprogramowania, dlatego w taki sposób się to przełącza, takimi komendami. Dobrze, start i zobaczcie, również 500 Hz idealnie. Po prostu świetny wynik. Jeszcze mamy 125, musimy trzymać czwórkę i piątkę jednocześnie. Dobrze, zresetujmy. OK, czekamy aż się uaktywni. Jest, działa. No i mamy 126 Hz, więc świetnie pod tym względem. I teraz od razu przejdźmy sobie do drugiego testu na interpolację, moi drodzy. I po kolei zaczniemy od najniższego DPI. Czerwony kolor to jest 400 DPI. I jedziemy. 125 Hz, sprawdzamy. Bardzo ładna, gruba linia. Niestety troszkę męczące, że trzeba ją odwracać, ale OK. Teraz mamy 800 DPI. Również świetny wynik i to, moi drodzy, przy 125 Hz. To się rzadko zdarza. Teraz mamy 1600. Rewelacja, po prostu jestem mile zaskoczony. I 3200 maksymalne. Zobaczymy, czy jakaś interpolacja się tu pojawi. No, nawet przy 3200 nie pojawia się interpolacja. I skoro przy 125 Hz jest tak doskonale, sprawdźmy już przy 500 i 1000. Na początek 500, czyli przycisk 5. Przełączamy. I mamy 500 Hz. Ponownie wracamy na najniższe DPI. Przy wyższym próbkowaniu powinno być równie fajnie. Dobrze, 800, szybciutko 1600. I 3200. Nawet jak robię szybki ruch, nie ma żadnych przerw w pikselach, po prostu rewelacyjna precyzja. No i dobrze, czwóreczka, włączamy 1000 dpi, trzymam, podłączam i gotowe. Dobrze, myszka ożyła i ponownie czerwona dioda 400. Genialnie, 800. 1600. Ha! Rewelacja. I 3200. No zobaczcie, po prostu szok. Dobra. To w takim razie zrobimy jeszcze szybki test w pęcie. A tutaj to już będzie po prostu typowo zabieg formalny. Zobaczymy. 400,
DPI i 1000 Hz szybkie ruchy. Bardzo dobra jakość ruchu, brak interpolacji, brak akceleracji wstecznej, brak żadnych przerw w pikselach. Taka rozdzielczość typowo do CS-a. Zobaczcie, nic się nie dzieje złego. Ok, zwiększymy na 800, czyli kolejna taka lubiana przez CS-owców rozdzielczość. Ja też na 800, lubię grać. Świetnie. Jeszcze zobaczymy płynność ruchu na podkładce też od Zowi. No, naprawdę jest nieźle. Przy okazji, jakby nie było, testujemy podkładkę. Widzicie, ma znaczek, ma też takie jakby wzorowanie 3D. Nie wpływa to negatywnie w żaden sposób na pracę sensora. Myślę, że to zostało wszystko dokładnie sprawdzone, więc podkładka nie sprawia problemu. Teraz mamy 1600, już wyższa rozdzielczość, ale ponownie nie widać żadnych ubytków pikseli. Ruch jest płynny, wyraźny. Po prostu kursor przemieszcza się tam, gdzie chce. Pamiętajcie, że to wszystko robimy przy maksymalnym próbkowaniu 1000 Hz. No i jeszcze zobaczymy sobie najwyższą. Też rewelacja, ani jednego pikselka tutaj nam nie ubyło. I tańszymi sensorami, bardziej badziewnymi, przy takich rozdzielczościach 3200 po prostu nie da się rysować czegoś w miarę dokładnego. A tutaj zobaczcie, te spirale mi wychodzą nawet całkiem. Po prostu precyzja, kontrola tego sensora jest maksymalna, rewelacja. Jeszcze szybciutko tylko sprawdzimy na 500C. Ok, mamy 500 Hz i sprawdzamy po kolei już tak na szybko. Przy niższym próbkowaniu niektórzy gracze wolą tą 500, więc też trzeba to przetestować. 800. Bardzo ładnie, nawet bym powiedział, że chyba lepiej niż przy 1000. Ponieważ czasami przy 1000 Hz próbkowania ilość tych danych jest po prostu przeogromna. Więc czasami warto się przełączyć lepiej na 500 Hz i wtedy dopiero dobrać sobie rozdzielczość. No i mam maksa teraz 3200. Po prostu genialnie, zobaczcie. Troszeczkę tu mi już myszka ucieka, ale dobra. Spróbuję troszkę wolniej. Zdecydowanie te ruchy są trochę szybsze, przez to, że mniej danych, to troszeczkę ta precyzja spadła, ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo ładnie. Przede wszystkim dokładność. Dokładność. To jest największa zaleta tej myszki z sensorem Avago 3310. Rewelacja. No dobrze, testy za nami. Jak widzieliście, myszka jest i porządnie wykonana, i funkcjonalna. Co prawda nie ma oprogramowania, ale funkcjami możemy zarządzać w inny sposób, poprzez przytrzymywanie przycisku i włączanie myszki do portu USB, więc jakiś tam system jest opracowany. Mamy też 4 DPI wartości, myślę, że bardzo dobrze dobrane i dla graczy grających w Counter-Strike'a, i dla graczy grających w jakieś inne gry. Pod względem hardware'owym nie mam tutaj nic do zarzucenia. Sensor jest po prostu perfekcyjny przy każdej rozdzielczości, przy każdym próbkowaniu sprawdza się świetnie. Sama myszka jest lekka, jest dobrze wyważona i jest bez profilowań, co oczywiście umożliwia szybkie przemieszczanie jej w każdym możliwym kierunku. Podsumowując, myszka do CS-a i jak najbardziej myszka do wszelkich gier oczywiście też. W tym przypadku, moi drodzy, nie może obyć się bez rekomendacji, ponieważ myszka po prostu na to zasługuje. Moim zdaniem naprawdę godny następca serii FK i kolejny udany produkt od firmy Zowi. W dzisiejszej recenzji to by było na tyle. Jeśli Wam się podobała, przydała, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Zapraszam także na mojego Facebooka. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Inne filmy na kanale czekają, jest ich już ponad 700. Pamiętajcie, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!